Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Z racji tego, że mamy dzisiaj kilka meczów Polskiej Ligi Koszykówki, przygotowaliśmy dla was dwie propozycje. Zapraszam do wysłuchania. W tym tygodniu kończymy rundę zasadniczą PLK. Wiemy kto spadnie, nie do końca wiemy kto zagra w playoffach, a przede wszystkim nie wiemy z jakiego miejsca. Rywalizacja o medale w tym sezonie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Mamy szansę na jedne z ciekawszych playoffów w ostatnich latach. Zanim przejdziemy do tej fazy już w przyszłym tygodniu, mamy dzisiaj kilka spotkań. W zasadzie we wszystkich spotkaniach widzimy zwycięstwa faworytów, ale kursy nie zachęcają, a proponowane handicapy no są za duże. Naszą uwagę przykuły dwa zakłady na overy meczowe. Pierwsze spotkanie to Miasto, Szkła, Krosno z Asseco Gdynia. Jeśli śledzicie nasze typy, to nie musimy powtarzać zbyt szeroko, co myślimy o obydwu zespołach. Krosno gra o nic, przegrywa mecz za meczem, nie przemęcza się w obronie, a głównym celem zawodników jest nabijanie swoich statystyk pod przyszłe kontrakty. Nikt nie będzie badał efektywności defensywnej zawodników tej klasy, więc kontynuują overowy trend, no trzeba powiedzieć, od kilku meczów. Asseco ma wciąż minimalne szanse na awans do playoffów, więc porażka w tym meczu raczej nie wchodzi w grę. Jednak Gdynianie nieraz w tym sezonie przegrali łatwe spotkania, będąc zdecydowanym faworytem. Po serii bardzo overowych meczów Gdynianie nadziali się na mocną defensywę twardych pierników, co zaowocowało underem. W niedzielę w Koszalinie znowu mieliśmy niski wynik, ale wynikał on w głównej mierze z katastrofalnej skuteczności drużyn w pierwszej połowie, gdyż tempo i styl gry obydwu drużyn zdecydowanie powinien owocować wyższą liczbą punktów niż osiągnięte 150. Asseco uwielbia grać szybko, ma wielu graczy, którzy jeden na jeden poradzą sobie z mizerną obroną Krosna. Do tego dojdzie multum rzutów trzypunktowych, które były nieco zapomnianą bronią Asseco w ostatnich dwóch meczach. Gdynianie to zespół dobry, jednak zbyt łatwo łapiący luz. Trudno im wysoko wygrywać mecze, potrafią seryjnie tracić przewagę i punkty. Dzisiejsze spotkanie powinno być prowadzone w szybkim tempie, bez specjalnego robienia sobie krzywdy. Dlatego wybieramy opcję powyżej 165,5 punktów z oferty Fortuny. Drugim spotkaniem, w którym poszukamy overa, jest mecz Stali Ostrów z MKS-em Dąbrowo. Obydwie drużyny są w bardzo dobrej formie. Stal wygrała 12 z 13 ostatnich spotkań, MKS 5 z 7. Trwa walka o jak najwyższe miejsca po fazie zasadniczej i wszystko wskazuje na to, że Stal zakończy rozgrywki na drugim miejscu, a MKS na szóstym. MKS nienawidzi grać ze Stalą Ostrów. Dość powiedzieć, że Dąbrowianie jeszcze nigdy w historii nie wygrali ze Stalą. Jeśli dobrze pamiętacie, to na początku rozgrywek graliśmy Ostrowian w meczu wyjazdowym po bardzo atrakcyjnym kursie i również zakończyło się to sukcesem. Dziś przed nami pojedynek o dość dużym ciężarze gatunkowym, jeśli chodzi o końcowe rozstrzygnięcia po sezonie zasadniczym. Ale jednocześnie nikt nie będzie zabijał się o wynik przed dniu playoffów i wykańczał za wszelką cenę. Biorąc pod uwagę znakomitą organizację w ataku obydwu drużyn w ostatnich meczach, liczymy na spotkanie na bardzo dobrym poziomie sportowym z wieloma punktami po obydwu stronach parkietu. Liderzy obydwu teamów są w świetnej formie i nic nie wskazuje na to, by coś miało zmienić się dzisiaj. Stal wygrywa z każdym rywalem jak popadnie, przy czym w ostatnim meczu z Polfarmą trafili 17 na 22 rzutów za 3, co daje astronomiczne 77%. MKS z kolei w ostatnim czasie również nie oszczędza się w ataku i rzadko kiedy schodzi poniżej 90 punktów. Nasza wizja tego meczu to dość równe i ciekawe widowisko przez 40 minut. Obydwie drużyny powinny zdobyć minimum 80 punktów, a to daje nam łatwe przekroczenie proponowanej przez Fortunę linii 159,5 punktów. Aktualna forma, świetne morale w drużynie, dyspozycja strzelecka najlepszych zawodników, no wiele przemawia tutaj za podtrzymaniem ostatnich overowych trendów w wykonaniu obydwu teamów. Powyżej 159,5 punktów po kursie 1,72 z oferty Fortuny. To są nasze dwie propozycje na dzisiejsze mecze Polskiej Ligi Koszykówki. Na koniec przypominam, że Fortuna rozdaje zupełnie darmowe 30 zł przy rejestracji z naszego linku. Tutaj osoby zainteresowane odsyłam do opisu pod filmem. Jeżeli ktoś jest chętny, to serdecznie zapraszam. Zapraszam również do subskrypcji kanału Obstawiamy. Oczywiście będzie się tutaj pojawiało coraz więcej i coraz więcej. Zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Zerknijcie na nasz fanpage. W tym wypadku również linki macie w opisie pod filmem. Trzymamy kciuki za tą koszykówkę, która ostatnio idzie bardzo dobrze i słyszymy się niebawem. Do usłyszenia, na razie.